Czy kiedyś mamy szansę odkryć istotę światowego spisku fryzjerów? Rzuciła czerwona świnka, poprawiając cekinowy kostium i szykując się do wyjścia na scenę. Co? Spisek fryzjerów? Zainteresowała się weteranka sceny ekwilibrystycznej Danuta Gregiel. Naprawdę w to wierzycie? Są dowody, droga pani, że... Ale głupota! Prychnęła ekwilibrystka. Niczego głupszego nie słyszałam w całym swoim dotychczasowym życiu, a uwierzcie mi, wiele już w nim słyszałam. No zastanówcie się, przeciwko komu i przeciwko czemu mieliby spiskować ci biedni fryzjerzy, zmagający się na co dzień z bardzo poważnymi, zawodowymi schorzeniami kręgosłupa? Puchate świnki nie potrafiły odpowiedzieć na to pytanie. Jednak gdzieś w głębi swoich dobrych serduszek mocno wierzyły w taką możliwość. Nigdy nic nikomu nie mówiły, ale kiedyś pomogły zrobić zakupy wyglądającemu na Araba człowiekowi, a ten ostrzegł je, żeby następnego dnia nie kupowały quick coli, bo będzie zatruta. I faktycznie tak było. Wielu ludzi męczyła wtedy sraczka znikąd. Naszemu pradziadowi czarna wołga wyssała krew, na którą niecierpliwie oczekiwały bogate niemieckie świnie chorujące na białaczkę. A potem wyrzucono jego ciało do rowu, gdzie zostało nieśpiesznie odnalezione przez organa ścigania po 7 dniach. Ależ wy jesteście beznadziejnie naiwne, zaśmiała się ochryple Gregiel, zapalając kolejnego papierosa. Tylko świnie siedzą w kinie, zaimprowizowała wojenne powiedzenie. A co bogatsze, to w teatrze. Niezaprzeczalnym faktem jednak był fakt, że pewne nowo narodzone dziecko w cudowny sposób nie tak dawno przemówiło i pouczyło, jak niezawodnie ustrzec się przed zachorowaniem na SARS. Jedyną skuteczną metodą ochrony przed atypowym zapaleniem płuc jest spożywanie w dużych ilościach zupy z zielonej fasoli. Kto ją będzie jadł, ten nigdy nie zachoruje na tę straszną chorobę. W oczekiwaniu na swoją kolej świnki w milczeniu słuchały lecącego w radiu programu o ze wszechmiar kojącym tytule W krainie łagodności. Pół godziny później w świetle reflektorów na scenę wyskoczyły 3 puchate świnki, śpiewając swoją słynną piosenkę, dobrze znaną wszystkim z kreskówki, w której kiedyś występowały. To świnki puchate. Wołaj mamę i tatę, bo nadchodzi już świnek czas. Mamy czerwone noski i lubimy kokoski. To świnki puchate 3. W tym momencie w pierwszym rzędzie ujrzały z wielkim niedowierzaniem dziadka z laską, który wpatrywał się w nie z iście mesmerycznym skupieniem. Dobra Kobra prezentuje opowieść Moralitet. Przestrogę zarówno dla dorosłych, jak i młodzieży. Dla kobiet, mężczyzn, artystów, a także dla tych, którzy zbyt pochopnie i beztrosko zdobywają góry pod tytułem Powrót na szczyt. Część 3. Każdemu zdarza się być średnio mądrym kilka minut dziennie. Mądrość polega na nieprzekraczaniu tego limitu. Kuba Wojewódzki. Czyta Wojciech Żołądkowicz. Super człowiek Jerzy wpadł na obozową polankę. Jego wyczulone zmysły od razu zlokalizowały intruza. Ani chybi siedział w kiblu. Podbiegł i jednym mocnym ciosem rozwalił w pył harcerską latrynę zbudowaną z pośredniej jakości nieheblowanych desek, by wyciągnąć z kloacznego dołu niedawno porwaną harcerkę, a po chwili samego kiblowego dziada, który z ponurym uśmiechem już sposobił się do pożarcia dziewczynki przy pomocy ohydnych, wirujących w koło macek. Nadczłowiek przykuł potwora solidnym łańcuchem do drzewa, po czym zaniósł dygocące dziewczę nad jezioro i łagodnie kazał jej się opłukać ze szlamu, który okrywał ją całą. Jerzego znów ogarnęło wielkie poczucie winy, że musiał gwałtownie skuć przestępcę. A najgorszy był przykład, jaki w takich momentach dawał otoczeniu.
W tym wypadku padło na niewinną i nieukształtowaną harcerkę. Spojrzał w kierunku wody, gdzie młoda drżącymi rękoma zmywała z siebie kloaczną zawiesinę. Jej piersiątka niczym dwa małe groszki ledwie uwypuklały mokrą koszulkę. Wspomnienie kolożki Pauli było zbyt bolesne i oczywiste. Nadczłowiek starał się zawsze wymierzać sprawiedliwość na miejscu zdarzenia. Robił tak od chwili, gdy podczas jednego z pierwszych z wezwań w dobrej wierze przywołał do rannego pogotowie. Gdy przewożono poszkodowanego do szpitala, ten zmarł po wbiciu się w dach podskakującej na garbach karetki. Gdy Jerzy pogrzebał w internecie, z nieoficjalnych forów z przerażeniem dowiedział się, że całe rzesze pacjentów pogotowia odchodzą z tego świata podczas transportu do szpitala. Łamią kości, wypadając z leżanek na dziurach i wertepach, wybijają szyby, próbując się uwolnić z uścisku chutliwych noszowych, wreszcie orają paznokciami pod sufitki i szyby, by uciec przed ukłuciem śmiercionośnego zastrzyku na zwiotczenie mięśni. Nie wspominając o wypadaniu z ambulansów na zakrętach, zgonów od wewnętrznych obrażeń zdobywanych w trakcie pierwszej pomocy, czy wyzionięć ducha z powodu panującego tam stresu wprost nie do wytrzymania. Bohater Jerzy odwrócił wzrok w stronę jeziora. Traktujesz kobiety instrumentalnie, szepnął dziadek do Lucjana kanapki. Musisz w jakiś sposób nad tym zapanować. Instrumentarnie? Zaperzył się pan kanapka. Jak opowiem ci historię z mojego życia, to kurde zrozumiesz, dlaczego jestem, jaki jestem. Byłem z ojcem na basenie. Jak się płukaliśmy pod prysznicem, nagle się poślizgnąłem i gdybym nie złapał się ojcowskiego przyrodzenia, z pewnością upadłbym boleśnie i się potłukł. Na co ojciec w tym momencie wyprostował plecy i rzekł autorytarnie: jakbyś był z matką, to byś się wypierdolił. I coś w tamtym momencie we mnie pękło. I od tej pory świat nie był już taki sam. Więc się dziwisz? Wiesz, mimo wysłuchania tej jakże pokrętnie skomplikowanej opowieści, nadal się nie rozumiem. Chyba się zakochałem. Dziadek z laską spojrzał na zebranych, zgromadzonych pod wysokim drzewem. Za chwilę musiał wygłosić przemowę motywującą do dalszych śmiałych działań podejmowanych w celu powrotu na szczyt. A nie mylisz znowu miłości z pożądaniem? Wykorzystywanie kobiet nie powinno być celem życia. Szanujmy, kurde, świętość kobiecego ciała. Dokończył rozmowę z kanapką i poszedł do oczekujących. Zdrowie wszystkich pięknych pań. Dziadek rozpoczął przemowę z wysokiego C. Oraz tych tutaj zebranych. Stoimy tu dzisiaj razem, by w tak dramatycznej dla show biznesu chwili połączyć wszystkie starania, aby powrócić na szczyt. Bo należy nam się to, jak nie przymierzając, cyganowi patelnia. Burza oklasków nagrodziła przemawiającego. Popatrzcie na siebie. Czy jesteście stworzeni do życia w biedzie, pomiatani na jakichś marnych jobach i fakapach wykonywanych w pocie czoła, pozostając bez szacunku ze strony przełożonych? Czy nie czeka na was prawowierne miejsce na szczytach oglądalności? Pan Kanapka, niegdyś ikona kultury kreskówkowej, jakże szybko odrzucony przez błądzący system, wskazał na nadąsanego Lucjana. Albo wy, trzy puchate świnki, przymuszane do pracy w gównianym show za marną garść drobniaków. Zebrani wpatrywali się w mówcę z wielką uwagą i jeszcze większą nadzieją. Oto mamy tutaj przy sobie plastikową, neutralnie płciową lalkę Zosię. Gdy będziecie ciekawi i zajrzycie pod jej sukieneczkę, nie zobaczycie tam ani męskich, ani tym bardziej żeńskich, trzeciorzędnych cech płciowych. A jak się ją przewróci na plecki, potrafi tylko wypowiedzieć słowa I love you. Nic więcej, choćbyście próbowali walić ją mocno całymi godzinami.
Lalka ta, Zosia, jest symbolem rozrywki obecnego czasu. Bezpłciowej, marnej i bez pazura. Jak coś kiedyś zagrzało telewidzów, to teraz się to bez przerwy do znudzenia powtarza. Czy zastanawialiście się może, dlaczego w filmach kosmici zawsze napadają tylko na Amerykę, a nie na ruskich? A jak jest wątek romantyczny, to miłość zawsze zwycięża? Czy tak jest w życiu? No pytam się was, czy tak jest w życiu? No nie! Rozległo się kilka nieśmiałych głosów. Dlatego teraz ja, dziadek z laską, niesłusznie prześladowany od czasu wejścia głupiej i nieprzemyślanej ustawy o języku polskim, mówię wam, zawalczmy o swoje! Pokażemy im, że kosmici jak będą chcieli, to mogą napaść nawet na Madagaskar! A jak reżyser komedii romantycznej będzie miał ochotę na ukazanie nieco mniej cukierkowego zakończenia swego filmu, to bez wahania to zrobi. Jesteście ze mną? Chcecie należnego nam wszystkim powrotu na szczyt? Ufacie mi? No tak! Krzyknęli zgromadzeni. Więc ruszajmy razem na chrzanioną Warszawkę. Zdobędziemy moloch telewizji i wrócimy na szczyt, bo to nam jest przeznaczone. 3,50 się należy, mruknęła obudzona krzykami zebranych pisuardesa, zatrudniona w pobliskim szalecie miejskim klasy deluxe. Trzech sikających i jedno dziecko, zacytowała wykuty na pamięć obowiązujący cennik. Trzy puchate świnki wreszcie mogły zrzucić ludzkie ubrania ukradzione po drodze ze sznurka jednej z gospodyń wiejskich. Zrobiły to w obawie przed zemstą cyrku, z którego zwiały bez pozwolenia i bez rozwiązania najeżonego nieścisłościami kontraktu. Nad człowiek jeży gnał chyżo przez leśne ostępy, unosząc młodą harcerkę na powrót w objęcia cywilizacji i niczym niezakłóconego sygnału Wi-Fi i 3G. Od czasu przemiany w bohatera posiadał wewnętrzny kompas, który nieomylnie prowadził go zawsze do celu. Tym razem także wiedział, gdzie znajdowała się najbliższa stacja kolejowa. Pędził więc w jej kierunku, nie zwracając uwagi na nierówności terenu, pagórki, doliny, ruczaje i inne naturalne przeszkody. Dokuczał mu codzienny ból samotności i niezrozumienia. Do tej pory nie miał bowiem szczęścia do kobiet. Wiele lat temu w pracy poznał nowo zatrudnioną dziewczynę, która dość szybko wpadła mu w oko. Jednak po niedługim czasie, podczas próby umówienia wyjścia do kina, Katarzyna oświadczyła mu, że nie umie i nie potrafi się zaangażować w żaden stały związek. Życiowo była to niewielka strata. Niedługo potem biedaczka odeszła z tego łezpa dołu, wypiwszy szklankę zimnego mleka, które w chłodnym stanie zabiło ją wstrząsem cieplnym. Dla Jerzego był to wielki cios i trauma. Później na jednym z zagranicznych forów poznał córkę samej amerykańskiej bohaterki Wonder Woman, o której przygodach powstało wiele kolorowych komiksów. Ale i ta, gdy tylko dowiedziała się, że Jerzy nie posiada karty kredytowej i mieszka poza Stanami Zjednoczonymi, dość szybko zniknęła z jego życia, wcześniej posyłając mu kilka odważnych zdjęć, na które nie zareagował, bo nie wiedział, jak powinien zareagować na takie świntuszenie. Pędząc na misję, superczłowiek nieraz mijał zwykły domek, przy którym w ogródku zawsze grabiła liście dziewczyna o urodzie skromnej myszki. Jednak przez wrodzoną nieśmiałość oraz zahamowania powstałe podczas poprzednich znajomości nigdy z nią nie zagadał i nadal był sam, lecz niesamotny, gdyż pasjonowało go to, co robił w tajemnicy przed innymi członkami lokalnej społeczności. Gdy nadczłowiek postawił harcerkę na peronie, ta nie wiedziała, jak mu podziękować za ocalenie ze śliskich macek kiblowego dziada. Zapraszam pana na ranczo rodziców, wydusiła zaczerwieniona. Tatuś wypożycza tam dla plebsu konie i kłady.
Jerzy w mig zrozumiał, że dziewczynka jest przedstawicielką klasy wyższej i że w takim wypadku nie ma najmniejszego sensu podejmowanie jakiejkolwiek próby odwiedzin czy rewizyty. Doskonale wiedział, że jej rodzice go i tak nie zrozumieją. Pouśmiechają się, podziękują, poczęstują ciastem i kawą i trzeba będzie iść. Ile razy już tego nie przeżywał. Bo w sumie co mógł zaprezentować swoją osobą? Z wykształcenia był wszak tylko skromnym elektrykiem po zaocznym technikum, a na dodatek ukrytym ekologiem, a takich społeczeństwo lubiło ostatnio coraz mniej. W tym momencie znów, w sposób podobny objawom niedoboru magnezu w organizmie, zaczęło mu drgać lewe udo. Harcerze uciekali w popłochu przed kiblowym dziadem. Drużyny trzymały się razem do nagłego załamania pogody, które przyszło nader niespodziewanie. Zagrzmiało, spadł ulewny deszcz i powiał silny wiatr, który natychmiast zaczął wyrywać drzewa z korzeniami. Błoto ze wzgórz osunęło się, tarasując dalszą drogę ucieczki. Harcmistrz Chwilańczuk, ufając swym instynktom przetrwania, wskazał inną ścieżkę, na końcu której oddział wpadł na owładniętych żądzą mordu okrutnych kłusowników. Porozmawiam z tymi ludźmi, rzekła rezolutna harcerka Tosia, która w przyszłości chciała zostać policyjnym mediatorem i bez obawy podeszła do źle nastawionych mężczyzn. Po chwili rozległ się wystrzał z dubeltówki. Lepiej spieprzajmy, rzucił druh Marian Kucharz. Po jego słowach wszyscy harcerze w popłochu rzucili się do panicznej ucieczki. Dłużej nie dało się zapanować nad wszechogarniającym chaosem. Każdy ratuje się na własną rękę, wydał rozkaz Chwilańczuk, zakasując rękawy przed czekającą go przeprawą. Stanął przed zgrają złych myśliwych, gotowy oddać życie za harcerkę Tosię, jeśli ta oczywiście jeszcze żyła. Naraz u jego boku pojawił się dziwny facet w przyciasnym lateksowym kombinezonie w amerykańskich barwach. Pomogę panu! Krzyknął do Teodora, po czym razem rzucili się na kłusowników. Część harcerzy schroniła się w opuszczonym strasznym tartaku. Ktoś niechcący uruchomił ogromną piłę, której tarcza wypadła z łożysk i poczęła obijać się o ściany. Podharcmistrz Zenon Zeofir był gotów zasłonić jej atak własną piersią. Jednak w tym samym momencie w pomieszczeniu pojawił się nadczłowiek Jerzy, dosłownie w ostatniej chwili odrzucając śmiercionośny element daleko w las. Druga grupa harcerzy, pod opieką druhny Utiuchny, skryła się we wciąż czynnej transformatorowni. Gdy tylko zamknęli drzwi, nastąpiło wielkie przepięcie. Błysk jaśniejszy od słońca przeciął powietrze. Nie wiadomo, ile ofiar pochłonęłoby wyładowanie, gdyby nie superczłowiek, który wziął na siebie napięcie sięgające tysięcy voltów. Ocalali harcerze się kanigradem, maszerowali wzdłuż strumienia, gdy naraz na drodze niespodziewanie napotkali bandę szalonych zajęcy. Zwierzęta tak czy siak były skazane na zagładę, albo z ludzkiej ręki na mięso i futro, albo z powodu zarażenia nieuleczalną wścieklizną. Nie obawiały się więc już człowieka i zaatakowały przybyłych z pianą na ustach. Pierwszy wbił się ostrymi zębami w przedramię Chwilańczuka, na którym nadal widniał tatuaż March or Die. Ranna od postrzału harcerka Tosia wypadła z rąk harcmistrza na błotnistą ziemię. Widzę, że jakoś cienko przędziesz. Usłyszał Tomasz Kanapka, gdy w zatłoczonej stołecznej śniadaniowni znalazł wreszcie jedno wolne miejsce. Uniósł głowę, by po drugiej stronie stolika zobaczyć Jagodę Chmyś, dziewczynę, która ciągle była dziewicą. Zaskoczony od razu wyznał jej prawdę. Jagoda, jesteś najpiękniejszą dziewczyną, jaką kiedykolwiek spotkałem. Bujać to my, ale nie nas. Przepraszam, że tak wtedy wyszło, ale naprawdę musiałem lecieć. Miałem honorowe wezwanie. Honorowe? No, stary przyjaciel zadzwonił z prośbą dotyczącą spraw życia lub śmierci. Naprawdę?
Zdziwiła się, nie do końca przekonana jego tłumaczeniem. No, przepraszam. Nie dawałem znaku życia, bo nie wziąłem od ciebie numeru telefonu, ale cię szukałem. Naprawdę. O, zobacz, wstawiłem nawet takie ogłoszenie w necie. Chwilę pogrzebał w telefonie i pokazał jej ekran dużego smartfona. Spotkaliśmy się tylko raz, ale nie mogę o tobie zapomnieć. O! Jęknęła Jagoda, nie zapanowawszy nad swoją reakcją. Była wewnętrznie poruszona Tomkowym romantyzmem. Ponadto nienauczona była jeszcze zimnej kalkulacji w stosunku do facetów. Przepraszam, uśmiechnął się do niej najpiękniejszym ze swoich uśmiechów. Ale teraz chciałbym, żebyśmy byli ze sobą. Widzisz, jak dobry los nie daje nam się rozstać. Wpadamy na siebie w całkiem obcym mieście. To co tutaj robisz? Mamy spotkanie z inwestorami, ale rozmowy się ślimaczą i trzeba się uzbroić w cierpliwość. O, byłabym zapomniała. Zapisz sobie mój numer telefonu. Pan Kanapka wcisnął klawisz rozmowy, wpatrując się w oczy Jagody. Po chwili jej telefon zaczął dzwonić dyskretnie. Teraz już się nie zgubimy. Jakie masz plany na dzisiejszy wieczór? Zagaił nowy temat, patrząc jej głęboko w oczy. Nic konkretnego. To może... Zaczął nieśmiało, obrzucając wzrokiem swoje pełne cholesterolu śniadanie. Może... Może byśmy się spotkali dziś wieczorem. Ciąg dalszy nastąpi. Czytał Wojciech Żołądkowicz. W klimat wprowadzał Piotr Borowiec.